Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w galerii Soana Grzybowskiej 12x14. To piękne miejsce, jak Państwo zauważyliście, nie tylko dlatego, że są piękne obrazy, tytuł tej wystawy Otul się sztuka, ale że Państwo jesteście piękni. Piękna jest pogoda. My też trochę jesteśmy. I my też jesteśmy piękni. Trochę. Nie, ja to uważam, że bardzo nawet. Beata Pawlikowska, piękna osoba. Powodem do naszego spotkania jest upływający czas. A wraz z upływającym czasem powstający co roku zawsze inny kalendarz. Kalendarz autorski Beaty Pawlikowskiej. Zaskoczę Państwa na przyszły rok, 2022, rok dobrych myśli. To jest też piękna, piękna rzecz, dlatego jak spotkaliśmy się ostatnio, to od razu mówiłem Ci, że musimy się spotkać w pięknym miejscu, przy pięknej rzeczy, z Tobą, z pięknymi ludźmi. Beato, to jest moja rodzina, tu nie ma żadnej obcej osoby, oni wszyscy ze mną spędzą Wigilię. Ja też się mogę wprosić. Tak, tak. Uważam, to spotkanie za udane. Zastanawiałem się długo od jakiego pytania zacząć, bo pytanie rozpoczynające podobno układa całe spotkanie. I teraz masz dwie możliwości. Czy zaczynamy z... Chciałam zgadnąć. A proszę, zgadnij proszę. Bo nie rozmawialiśmy wcześniej. Nie, w ogóle się nie umawialiśmy. Nie umawialiśmy się, więc czy chciałeś zacząć od tego, co było, czy od tego, co będzie? Czy chciałeś zacząć od tego, jaki był ten miniony rok? Czy chciałeś zacząć od tego, jaki będzie? Jakie mam plany, nadzieje lub marzenia? Ponieważ jestem dżentelmenem, to strzeliłaś się w dziesiątkę, ale tak, mam też inne pytanie. Chociaż dotyczy ono czasu. Ponieważ ja do moich grup uczniów, maturzystów, których spotykam, mówię co roku, czym jest prezent. Prezent w znaczeniu antropologicznym jest takim momentem, który wręczamy czasami w jakichś zwykłych okolicznościach, a czasami w niezwykłych. Antropolodzy powiedzą, są takie momenty graniczne, jakim są urodziny, ślub, chrzciny, no i tak dalej, Nasze spotkanie. I prezent jest takim momentem, tłumaczą oni, a ja wykorzystuję tę wiadomość i dzielę się z Państwem, pocieszającym, ponieważ upływa czas i czas jest czymś bardzo bezwzględnym dla tego, który ofiarowuje prezent i dla tego, który otrzymuje prezent. I w jakimś sensie oni mówią, że prezent pociesza człowieka, który jest w beznadziejnej sytuacji wobec czasu. Dlaczego czas jest bezwzględny? Czas jest bezwzględny, bo on upływa bez naszej zgody, a może się zgadzamy. W każdym razie finał tego czasu upływającego jest dla nas bolesny. Nie zgadzam się z tym, co powiedziałeś. O, cieszę się. Dlatego, że to, co powiedziałeś, było osądzaniem upływu czasu. A my nie jesteśmy tutaj po to, żeby osądzać to, co dzieje się, jednak czym nie mamy żadnej kontroli. To tak jakbyś osądzał deszcz, że jest ci niepotrzebny. A deszcz jest potrzebny, bo ma konkretną funkcję do wypełnienia. Czas płynie, dlatego że taka jest natura czasu. I to nie jest moim zdaniem ani bezwzględne, ani słuszne, ani niesłuszne, tylko jest takie, jakie jest. I wtedy, kiedy podchodzę do tego z takim nastawieniem, to nie mam żadnego problemu z tym, czy czas mija, czy nie mija, co bo będzie, jest tu co i będzie teraz? Kiedy czas się skończy, dlatego bo jest że tu wiem, i teraz? Że jest tak, jak jest, nie mam nad tym żadnej kontroli, więc zamiast się tym martwić, zamiast uważać, że to jest bezwzględne, albo trudne, albo niemożliwe, albo trudne do przyjęcia, koncentruję się na takich rzeczach, nad którymi mam kontrolę. A to, że płynie czas,
Jeżeli on płynie i postępuje naprzód, to znaczy, że jest w tym jakiś bardzo, bardzo głęboki sens, którego nawet nie muszę rozumieć, ale wydaje mi się, że rozumiem, jaki on jest. Więc tym łatwiej jest mi to zaakceptować, że to po prostu tak jest i tak będzie. A jednak wspomogę się, jeśli nie moim autorytetem, to Postmana, który mówi, że człowiek wpadł w szaleństwo dzielenia czasu na godziny, na minuty, na miesiące, te wybijane zegary od średniowiecza, że to jest coś, co określa bardzo człowieka, determinuje go, prawda? No i ty w tę historię jakby wchodzisz, kiedy powstaje kalendarz. Słowem, czy on ma zatrzymać czas, uruchomić ten czas, czy to jest jakiś rodzaj tęsknoty? Człowiek stworzył zegary po to, żeby uzyskać iluzję kontroli. To prawda. To, że stworzył zegar i że powiedział, dobra, to teraz, ponieważ czas upływa i w ogóle nie mam na to żadnego wpływu i bardzo mnie to boli, że to jest coś takiego jak pogoda, co się zmienia i porywa mnie ze sobą, to ja tu wymyślę zegar i teraz ja będę zdecyduję, że będą 24 godziny, że podzielę te godziny na minuty, że minuty na sekundy i tak dalej. Wtedy mogę nawet narzucić innym ludziom też mój sposób widzenia na świat, bo powiem, że umawiamy się o 14 i tutaj proszę, jesteśmy o 14. To, że wydaje kalendarz, że pisze, że przygotowuje kalendarz, nie jest z mojej strony próbą kontrolowania czasu, ale raczej wpisania się w pewien już istniejący paradygmat myślenia. Czy ja napiszę kalendarz lub nie, w niczym nie zmieni faktu, w jaki sposób ludzie będą do tego podchodzili i będą inne kalendarze wydawane, więc ja po prostu być może staram się trochę ułatwić ludziom zaakceptowanie faktu, że czas płynie, dlatego że mój kalendarz nazywa się Rok Dobrych Myśli i to jest nieprzypadkowe, dlatego że wszystko, co jest w środku w tym kalendarzu, ma ułatwić życie. Łącznie z tym, że może ułatwić dostosowanie się do natury, jaka towarzyszy światu, czasowi i wszystkiemu, co jest. No dobrze, zacząłem od tych prezentów. Lubisz otrzymywać prezenty? Oczywiście. Myślę, że wszyscy lubią dostawać prezenty, ale jeżeli mogę coś dodać? Liczę na to. Bo powiedziałeś, że prezent jest pocieszeniem. Ja myślę, że między innymi. Ja myślę, że ponieważ prezent, samo słowo prezent łączy się z chwilą, która trwa teraz. Kiedy jesteś obecny, samo też prezentacja, to jest coś, co odbywa się w tym momencie. Więc myślę, że to jest taki sposób na to, żeby zatrzymać radość w tym momencie, która jest. Uchwycenie radości, może podkreślenie nawet radości chwili, która istnieje w tym momencie. Ale tu się znowu zgadzamy, jest bo tak, prawda? Chwila, tak. Która jest... Czy masz dla mnie prezent? Skąd wiedziałaś? A nie umawialiśmy się. Tak, mam prezent, ale zanim otrzymasz ten prezent, bo czekanie na prezent też jest miłe? Och, czekanie na prezent jest w ogóle najlepsze ze wszystkiego. Niedobrze, właśnie na przykład, dlatego dostaniesz na koniec spotkania, a może jutro. Dobrze, nawet możesz mi dać w przyszłym roku ten prezent, a ja poczekam. Przed za rok możemy się umówić tutaj znów w tym samym miejscu i wtedy dasz mi prezent. Ale ja będę przez rok czekać. My się, Beato, nie wiem, czy wiesz, że regularnie przed moimi urodzinami spotykamy. Nie wiem, czy zauważyłeś, prawie co roku. Bardzo się cieszę. Jaki prezent sprawia ci czekanie, to wiemy, czyli z czasem znowu. Jaki prezent sprawia ci największą przyjemność? Albo może ten sposób dawania, czy to jest niespodzianka, czy osoba, czy sposób dawania prezentu, żebym w każdym razie przeszkol mnie, żebym sobie poradził z tym. Myślę, że najbardziej cieszą prezenty, które są nieoczekiwane, niespodziewane. Takie, że ja przyjeżdżając tutaj nie spodziewałam się prezentu, nagle mówisz mi,
Ja żartuję, że dasz mi prezent, a ty mówisz, tak, dam ci prezent. To jest niespodzianka, więc tym bardziej cieszy. No tak, bo malowałem dla ciebie te wszystkie obrazy. Od wczoraj, wyobraź sobie, w takim szaleństwie. Dobrze, że wczoraj wpadłem na to, bo przedwczoraj to byłoby dużo, dużo więcej. Ale rzeczywiście Państwo zobaczcie, ile tych obrazów jest. Zachęcam do tego, żeby zobaczyć, jak piękne są te obrazy. One są też właściwie do tego, żeby sprawić komuś niespodziankę. No dobrze, a taki prezent, mogę Cię podpytać, od kogoś takiego bliskiego lub dalekiego, bo przecież obdarowujesz, ale też i jesteś obdarowana. Wiem na spotkaniach, że czasami Ci wręczają różne rzeczy. Ja pamiętam, jak prowadziłem spotkanie z Korą Jackowską i tam przeniesiono jej taki jedwabny, czy kaszmirowy, już nie pamiętam, szal, ale przewieziony z jakichś tam, w jakichś okolicznościach przemytniczych niemalże, utkane specjalnie przez kogoś, specjalnie dla niej. No to rzeczywiście taka rzecz dedykowana, trochę jak z obrazem, prawda, że dedykowany jest obraz, tak jak kalendarz twój, który jest dedykowany. Mam wrażenie, że jest ich kilkaset lub kilka tysięcy wydanych, kilka tysięcy podejrzewam, a każdy, kto weźmie ten kalendarz do ręki, ma wrażenie, że on jest dedykowany właśnie dla niego. Jaki prezent lubisz otrzymywać i jakie ty wręczasz komuś? Pamiętam, rzeczywiście czasami dostaję bardzo zaskakujące prezenty i one często nawiązują do czegoś, co zrobiłam, albo co napisałam, albo do czegoś, o czymś z kimś rozmawiałam. I często są rzeczy zrobione własnoręcznie. I takie rzeczy mają najbardziej niezwykłą energię. Bo pamiętam kiedyś, zamieściłam na YouTubie taki film i to było podczas jednej z wypraw do dżungli amazońskiej. I pamiętam, że płynęłam łodzią i zobaczyłam chmurę, która miała kształt potwora. I pomyślałam wtedy, że w życiu też czasami tak jest, że człowiek boi się czegoś, bo widzi w jakimś zdarzeniu albo w jakiejś sytuacji, wydaje się, że to, co ma się zdarzyć, jest takim potworem, który mi grozi. I jak patrzyłam na te chmury, siedząc w łodzi na Amazonce, pomyślałam, że nie wierzę, że to jest potwór i będę patrzeć na niego tak długo, aż zobaczę coś innego. I ponieważ, jak Państwo wiedzą i jak wiesz, chmury na niebie przez cały czas się zmieniają. Nigdy ta chmura nie jest taka sama i po chwili ta chmura zamieniła się w owieczkę, w baranka. Ojej, to ty masz takie myśli. To wiesz co, to może powinniśmy iść pod Sejm czasami i popatrzeć do polityków, w ogóle do różnych organizacji, to nie tylko polityków, tak, przepraszam, ale jest coś takiego, prawda, że patrzymy na siebie. Kwestia cierpliwości, tak, i założenia, że chcę zobaczyć w tym czymś, to co, lub kimś, dobro, to piękno, co jest w nim, tak, najlepsze, dlatego że każdy człowiek w sobie ma dobro i miłość i ma w sobie taką prawdę. Tak? I ma w sobie dziecko. I bardzo często osoby, które są wyjątkowo agresywne, albo które zachowują się w sposób głośny, chcą zwrócić na siebie uwagę, chcąc, nie chcąc, to są dzieci, które... Dzieci? Właśnie. To są dorośli, którzy... Zapomnieli? Którzy... Nie, właśnie. Którzy mają w sobie takie nieutulone dziecko, któremu nigdy nie pozwolono się wysłowić, które nigdy nie zostało zauważone, to dziecko nigdy nie czuło się ważne. I potem ci dorośli, nie zdając sobie z tego sprawy, zachowują się właśnie w taki sposób, starają się zwrócić na siebie uwagę, więc na przykład zostają politykami i mówią coś, co będzie bardzo kontrowersyjne, albo próbują rządzić, przejąć kontrolę nad innymi ludźmi. Tak, żeby być bardziej dorośli, niż oczekuje się od nich, prawda? Tak, to wszystko dlatego, że oni mają w sobie właśnie takie przestraszone dziecko i w ten sposób to jest ich mechanizm przetrwania i samoobrony. Więc patrzyłam na te chmury i te chmury po chwili zamieniły się w taką bardzo miłą owieczkę, którą chciało się przytulić. I opowiedziałam o tym filmie i zamieściłam ten film na YouTubie i podczas następnego spotkania autorskiego przyszła pani, która dała mi w prezencie własnoręcznie zrobioną wełnianą owieczkę. Bo powiedziała, że jak obejrzała ten film na YouTubie, zainspirowała się, to pomyślała, że będzie odtąd myślała inaczej
o tym, co w życiu uważa za straszne i przerażające i że będzie od tej pory pamiętała, że za każdym potworem, czymś, co postrzegamy jako potwora, że za chwilę, jeżeli spojrzę na to inaczej, zobaczę w tym coś, co jest niegroźne, a nawet może więcej, coś, do czego można się przytulić. A ja zgadzam się też z tym, co powiedziałeś na początku, że właśnie taka ofiarowana praca przez kogoś rozczula. Ja mam siostrzenicę Amelkę, która ma 4 lata i ona biegała cały dzień. Myśmy tam z rodzicami rozmawiali dość długo, przy dobrym winie. Ona wierzy, że jestem czarodziejem, żeby było jasne. Tylko ja jestem cwany czarodziej, to znaczy, że nie wykonuję na zawołanie czarów, tylko prawdziwy czarodziej znienacka i musi się złożyć ileś okoliczności, żeby, no bo tak to będzie chciała zaraz, jelonka, źrebaczka, prosiaczka i tak dalej, bo czarodziej może wszystko, bo tak się dzieci uczy, więc ja zachęcam Państwa, żebyście tak uczyli dzieci, że czarodziej nie jest na zawołanie, czarodziej ekskluzywny jest inkluzywny, ja jestem ekskluzywny. A Melka biega cały dzień i przynosi mi na koniec dnia, no żałuję, że tego nie przyniosłem, no, krótko mówiąc, bohomazy. Ale takie straszliwe, bo to nie jest artystka tak. Znaczy, no jest artystka, jeszcze, to widać, jeszcze nie jest. I daje mi to, mówi, wujek, ja to namalowałam wszystko dla ciebie, bo cały dzień myślałam tylko o tobie. No, i zrobiła mi dzień. I ja to sobie oprawiłem, mówię, Boże, ile tu jest o mnie? Ile tu jest jej? Ile tu jest relacji? Mam nadzieję, że nie chodziło tylko o picie tego wina, ale czy jakieś opowieści, traumy. Nie, bo było bardzo dużo kolorów. Lubisz kolory? Tak, tak. To widać po tym kalendarzu, który jest piękny. 12 grudnia sprawdziłem, jaki jest dzień, oprócz moich urodzin. To nawet nie podprogowo to robię. Dzień wybaczania. A Wincent sprawdzi, że 26 sierpnia jest dzień psa. Pozaznaczałaś to kolorami ten swój kalendarz. On zawsze jest kolorowy. Tak, dlatego, że nawet pamiętam na początku, dlatego że ja pracuję z grafikiem, który ja mówię, jak ma wyglądać okładka, jak ma wyglądać środek. I proszę go, żeby teraz wypełnił to kolorami. I bardzo często z grafikami różnymi mamy tę samą rozmowę, dlatego że ja zawsze mówię, proszę, żeby kolory na okładce oraz w środku były wyłącznie jasne, pogodne, optymistyczne i ciepłe. I to wcale nie jest takie jednoznaczne i proste, dlatego że czasem dochodzi do tego, że muszę wysyłać próbki kolorów, że to nie jest zielony, który jest optymistyczny. Proszę zrobić w tym kolorze i szukam w komputerze gdzieś, żeby znaleźć, więc kolory są celowo dobrane tak, żeby budziły pozytywne skojarzenia i żeby dawały takie właśnie wrażenie ciepła i dobra. A który z kolorów najbardziej lubisz? Bo tutaj jest sprawiedliwie porówno i zieleń, i niebieski, tak, i błękit paryski. Co roku ten kalendarz jest coraz bardziej kolorowy. I myślę, że od tego roku wprowadziliśmy nową zasadę. Od tego roku na okładce zawsze będzie jakiś złoty patron. I to jest słowo. Tak, dlatego że ja w tym roku dość sporo podróżowałam. I między innymi spędziłam 2 miesiące w Afryce na początku roku. Mhm. I to było wtedy, kiedy zaczęłam pracować nad kalendarzem. I dlatego ten kalendarz jest inspirowany Afryką. Dlatego na okładce jest złoty słoń. Ale dlatego też w środku są różne afrykańskie przysłowia. Takie wybrałam, takie, które są uniwersalne. Przeczytamy. Jakąś myśl? Możesz proszę bardzo. Może ktoś z Państwa wybierze sobie datę swoich urodzin, może każdy teraz podpowiedzieć, a Państwo możecie zapisywać urodziny, no bo przecież wszyscy jesteśmy, jak wiecie, rodziną, przypominam. I tego się trzymamy. Proszę. 26 czerwca, proszę bardzo. O! No przecież ja wiem, przecież trzymałem Panie do chrztu. Dzień doskonałej niedoskonałości.
Może tylko ty przeczytaj to piękno nigdy. Piękno nigdy nie jest doskonałe. I to jest przysłowie afrykańskie. Uroda życia i piękno człowieka zasadza się w jego cudownych niedoskonałościach, które czynią go wyjątkowym między wszystkimi innymi. Zamiast dążyć do doskonałości, doceniam to, co jest we mnie piękne, niezwykłe, nadzwyczajne i wyjątkowe. O, wspaniale. Tu każdy mógłby się urodzić tego dnia przy tym przysłowiu. Kto z Państwa jeszcze? Bo to jest jedyna okazja, żeby Beata Pawli... 17 lipca? 19 lipca. Już myślałem, że blisko zburzenia Bastylii, ale nie. Będę się popisywał, co wiem o tych datach też. Bo ja się bardzo przygotowałem z kalendarza, gdybyś chciała mnie przepytać. Różnych wydarzeń. To zaraz o tym porozmawiamy. Oj, dzień stojącej mrówki. To lubię bardzo to. I ta mrówka jest tutaj też na okładce. To dla spostrzegawczych. Dzień stojącej mrówki to jest też przysłowie afrykańskie. Stojąca mrówka zrobi o wiele więcej niż leżący słoń. Czyli nieważne ile masz fizycznej siły, ani nawet doświadczenia, ten kto podejmuje konkretne działanie osiągnie znacznie więcej niż ktoś, kto leży bezczynnie. Ha, piękne. Proszę bardzo. 1 grudnia? Proszę bardzo. 1 grudnia nie to jest... Nie w tę stronę, nie w tę stronę. No tak. Nie, trochę idę, bo tutaj na przykład 2023 masz już kalendarz, kalendarze, prawda? Które zaczynają tak, się od grudnia. To prawda. Dziękuję, uratowałaś mnie tutaj przed kompromitacją. 1 grudnia, czwartek, Natalii, Blanki, Edmunda. Dzień szacunku dla tych, którzy myślą inaczej. O miłości coś będzie. Tak. Miłość jest życzliwością, dobrem, otwartością i szacunkiem. Także do tych, którzy żyją inaczej, mają inny system wartości i dokonują innych wyborów. Tylko miłość potrafi zbudować mosty, porozumienie i wartościową współpracę w wyższym celu. Jestem dobrym człowiekiem. Szanuję. O, brawo. I jeszcze? Może parytet jakiś, może mężczyzna z mojej rodziny? Pan jak ma tam... Jak tam jest u ciebie po imieniu? Krzysztof. Krzysztof, bo ciebie nie poznałem po masce. Krzysztof, dawno cię nie widziałem, jakieś 30 lat. Datę poproszę? 5 października. Dzień przed moimi imieninami. Można sobie zapisywać. Jestem Artur Wolski. Jestem tutaj na Grzybowskiej, 5 października, 5 października, jest. Igora Marcelego Apolinarego, dzień dobra, piękna i siły. Boże, każdy dzień jest poświęcony mojej osobie. Cierpienie otwiera w nas wszystkie zakamarki dobra. Pomaga wydobyć na zewnątrz to, co było w nich ukryte. Uczy kochać, współczuć i pomagać. I dlatego wiem, że czasem jest potrzebne. Koncentruję się na tym, co jest we mnie dobre, silne i piękne. Proszę Państwa, chyba że jeszcze ktoś, ostatnia, 15 lipca, ale już był 15. A nie, był 15 lipca? A, dobrze, 15, dobrze. Teraz do przodu, czyli do tyłu. Dobrze. Ktoś poszedł do Biedronki po kanapkę, mówi, będzie długo tutaj. Dzień długiego snu Henryka, Włodzimierza i Dawida. Posłuchajmy. Po jednej nocy zbyt krótkiego snu, czyli na przykład po 4 godzinach zamiast 8, odporność na wirusy i mikroby spada o 70%. Wiem, że dla zdrowia potrzeba 7 do 9 godzin snu codziennie i tak organizuję mój czas, żeby osiągnąć ten cel. Moje zdrowie, mój odpoczynek, moja regeneracja są dla mnie bardzo ważne. A, Beato, kiedy ty masz urodziny? 11 czerwca. O, to ja ci przeczytam, co cię tutaj... Pamiętasz? Nie. I to jest ładne właśnie.
Dobrze, 11 czerwca. Sobota, niedziela, Barnaby, Radomiła, Feliksa, Janin, Onufrego i Leona. Dni bez pestycydów. Czy mogę przeczytać? Staram się zdrowo odżywiać i to znaczy, że unikam żywności skażonej pestycydami. Jak tylko to możliwe, kupuję żywność pochodzenia organicznego, uprawianą bez użycia syntetycznych środków ochrony roślin, które mają bardzo szkodliwy wpływ na zdrowie. Toksyczny glifosat można wypłukać z warzyw i owoców roztworem sody oczyszczonej. Zeskanuj kod i obejrzyj film o tym, czym jest glifosat i jak oczyścić z niego artykuły spożywcze. Jedna łyżka na 1 litr wody. I trzeba moczyć w tym roztworze warzywa albo owoce przez minimum 15 minut. I wtedy to wypłukuje glifosat i inne pestycydy, tylko potem trzeba pamiętać, żeby dokładnie te warzywa i owoce wypłukać w wodzie. To jest pierwsza rada z tego kalendarza. A drugi, gdyby ktoś, bo ten kalendarz trzeba umieć czytać. Mianowicie, jeśli ktoś będzie czytał go od dołu, czyli tak jak ja czytałem go od tyłu, no to może pomyśleć, że glifosat to jest imię żeńskie i może przez pomyłkę w urodziny Beaty Pawlikowskiej dać dziewczynce na imię glifosat. Przestrzegam, tylko tak normalnie prowadzący by tego nie powiedział i czekałby na efekty, a ja to uczciwie mówię, glifosat to nie jest imię. A teraz na serio, bo wszystko to było żartobliwe. Mówiłeś, że się przygotowujesz długo do tego, żeby ten kalendarz powstawał. Jak rozumiem, jak mówisz styczeń, luty, a to jest który już kalendarz? Pamiętasz? 10? Wydaje mi się, że pierwszy mógł się ukazać w 2012 roku, może 13. To może być koło 10, o ile się orientuję. Każdy kalendarz jest poświęcony czemuś innemu. Trochę jest inny pomysł, bo i podróże są inne, inspiracje, ty się też zmieniasz. A gdyby ktoś chciał nauczyć się, jak taki kalendarz zrobić, bo przecież każdy też sobie może zrobić osobno swój kalendarz. To też byłoby zabawne, inspirując się twoim kalendarzem. Tak. Chociaż jak zrobi kalendarz swój, to już nie będzie chciał Beaty Pawlikowskiej. Po co, jak można mieć gotowy, sprawdzony? Państwo, żebyście doszli do doskonałości, musielibyście 10 razy przynajmniej to zrobić. A tu już jest coś wspaniałego. Jak się przygotowujesz do tego, żeby wybrać sobie temat, wybrać sobie bohaterów, wybrać sobie myśli? Dokładasz pewne rzeczy, bo w tym roku są twoje słynne żółte kartki, prawda? Ja nie wybieram myśli, tylko ja je piszę. To znaczy teksty, które są zamieszczone w tym kalendarzu, są stworzone na potrzeby kalendarza. Czyli to specjalnie tak, dedykowane. Tak, to jest tak jak pisanie książki. Mhm. Każdy dzień staje się innym świętem. Na początku w kalendarzu były święta z normalnego kalendarza. Były też, pamiętam, różne festiwale i święta światowe. A potem pomyślałam, że właściwie każdy dzień będzie świętem swojego własnego rodzaju, czyli będzie na przykład święto czy dzień wybaczania, będzie dzień dobroci dla samego siebie, będzie dzień karmienia ptaków, będzie 365 zupełnie nowych świąt i nowych dni, po to, żeby przypominać sobie codziennie na nowo o tym, co jest ważne. I do każdego dnia jest dopisany jakiś tekst, który ma ten dzień wspierać, albo wyjaśniać, albo mu towarzyszyć. Do tego trzeba jeszcze zrobić rysunki, do tego trzeba, w tym roku też po raz pierwszy, oprócz tego, że są żółte kartki, to są też fragmenty książek do poczytania, bo pomyślałam, że czasem przyjemnie jest znienacka znaleźć w kalendarzu coś, czego nikt się nie spodziewa i po prostu przeczytać coś, co zabierze człowieka gdzieś daleko w podróż, albo w podróż gdzieś w świat, albo w jakąś podróż do wnętrza siebie. A wracasz do swoich starych kalendarzy? To znaczy, przygotowując nowy kalendarz, wracasz do nich? Nie. Zupełnie zostawiasz? Tak. Czyli kalendarz jest dedykowany, znaczy jest konsekwencja w tym, co mówisz, prawda? Musi być tu i teraz, tak? Tak.
Tak, i myślę, że z czasem i z tym, co się ostatnio dzieje na świecie, też tak jest, że nie wiem, czy Państwo znają pojęcie. Ja kiedyś słyszałam bardzo często od mamy i od babci, że muszę się zahartować. Wychodziliśmy na dwór właśnie po to, żeby się hartować. Spędzaliśmy dużo czasu na podwórku w różnej pogodzie i w deszczu, i w śniegu, i czasem w upale, po to, żeby się hartować. I myślę, że ten rok, który mamy za sobą, i może poprzedni też, to jest właśnie taki rok, który miał nas hartować. I dlatego myślę, że celowo życie przynosi nam trudne czasy po to, żeby nas wzmocnić. Bo tylko tak jak fizyczną odporność buduje się wtedy, kiedy człowiek wystawia się na trudne warunki, na przykład kąpie się w zimnej wodzie, tak odporność psychiczną zdobywa się tylko wtedy, kiedy człowiek jest zmuszony radzić sobie w sytuacji, która jest dla niego trudna i niewygodna. Więc myślę, że najważniejsze, co warto wynieść z tego roku i z poprzedniego roku, to nie jest to, że ten rok był trudny albo że był niewygodny, bo to dobrze, że on był trudny i niewygodny, dlatego że w życiu nie chodzi o to, żeby zawsze było łatwo i żeby zawsze było przyjemnie. W życiu chodzi o to, żeby uczyć się nowych umiejętności i być coraz bardziej odpornym, czyli być coraz silniejszym. Więc ten rok i poprzedni rok służył temu, żebyśmy się hartowali i żebyśmy zdobywali odporność psychiczną, niezależnie od tego, co zdarzy się w przyszłym roku, ale ja wierzę, że oczywiście zdarzą się same dobre rzeczy. Podskórnie czuję, że zadajesz sobie pytanie, ale też i zebrane... Nie, właśnie... Kościół, czy skoro dobrze rozmawiamy o czasie i skoro rozmawiamy o kalendarzu i skoro spotykamy się pod koniec roku, to myślę, że warto byłoby powiedzieć, że to był dobry rok. Dlatego, że wszystko jest kwestią sposobu spojrzenia na to, co się dzieje lub na to, co się zdarzyło. I pamiętam kiedyś byłam zaproszona na konferencję firmy i szefowa tej firmy rozpoczęła od tego, to była właśnie taka konferencja podsumowująca rok i szefowa tej firmy wyszła na scenę i zaczęła od tego, że za nami bardzo trudny rok, przed nami bardzo wiele trudnych wyzwań. I ja złapałam ją za rękę i mówię, przepraszam panią bardzo. Wyzwania zawsze są trudne. Wyzwania są po to, żeby wyzwolić w nas ukrytą siłę, żeby wyzwolić w nas kreatywność. Aktywizujące, więc, prawda? Tak, oczywiście, że będą wyzwania w przyszłym roku. A czy ktoś w ogóle wyobraża sobie, czy kiedykolwiek zdarzył się jakiś rok bez wyzwań? No nie zdarzył się. No choćby, sprawdźmy to, choćby to, że dzisiaj Państwo musieliście pokonać siebie samych, pokonać drogę, pokonać pogodę, pokonać rozespanie, prawda? Te wszystkie rzeczy po to, żeby spotkać się z Beatą Pawlikowską. No jest to jakaś aktywność, która... Oczywiście, trzeba było wyjść z jakiejś swojej strefy komfortu, bo można było zostać w domu ciepłym przed telewizorem. Tak samo jak ty musiałaś wyjść ze swojego domu. Tak jest. Do nas. Więc zawsze w każdym roku są jakieś wyzwania, ale nie chodzi o to, żeby nastawiać się na to, że będzie to rok trudnych wyzwań, tylko chodzi o to, żeby nastawić się na to, że będzie to rok ciekawych wyzwań, które pokażą mi coś zupełnie nowego o sobie, o życiu, o świecie. Będę miała okazję się uczyć. I z takim nastawieniem patrzę na rok i na dwa lata, które minęły, ale z takim samym nastawieniem patrzę też na przyszły rok. Cokolwiek się zdarzy, wiem, że będzie dobrze, dlatego że mam do tego otwarte i pełne ciekawości nastawienie. Pierwszy raz się przyznam publicznie, bo nie wiesz o tym, że jesteśmy ziomkami. Mianowicie ty jesteś z Koszalina, ja jestem ze Szczecinka i też mieszkałem w Koszalinie. I najprawdopodobniej jesteśmy wnukami repatriantów, stąd to zahartowanie. Tak. Są takie miejsca w Polsce, gdzie ludzie z różnych okolic Polski
przyjeżdżali, nawet nie pamiętam, chyba w latach 60. w Koszalinie. Tak. Był, ponieważ tam budowano nowe zakłady pracy, niewiele tam osób mieszkało. Osiedlali się to, właściwie. Tak, przewożono ich właściwie też często. No ale też reklamowano tak. W Polsce, dawano bardzo preferencyjne warunki tak. Pracy i mieszkanie, tylko po to, żebyś przeprowadził się do Koszalina i zasiedlił nowe ziemie, tak? Te zachodnie, odzyskane. Więc tak, moi rodzice pochodzą z Torunia i ludzie, tak jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie bardzo dużo imigrantów z całego świata się osiedliło, to są ludzie, którzy mają już na starcie, mają wielką moc. Dlatego, że oni już na starcie przywożą ze sobą to, że musieli się zdobyć na wielką odwagę, żeby zostawić to, co znali, swoją kulturę, swój kraj, swoich znajomych. Moi rodzice tak samo. I wiele osób, które właśnie mieszkają w takich miejscach, które zostały zasiedlone przez imigrantów, a Koszalin jest jednym z takich. Ożywiłem miejsc. Cię, wiedziałem, tak. Że tę kartę trzymałem sobie głęboko. To imigranci ukrytą. Przywożą ze sobą już taką odporność tak. I chęć rozwijania się, odwagę i chęć podejmowania wyzwań. Oni wiedzą, że niezależnie od tego, co się zdarzy, oni sobie poradzą, bo już sobie raz poradzili. Ale nie bez kozery mówię o tych rodzicach, dziadkach, repatriantach. My z Pomorza Środkowego wiemy, o czym mówimy. To czasami bolesne, ale ważne doświadczenie. Chociaż słuchając Ciebie uważnie, trzeba wyciągać z tego tylko pozytywne wrażenia i doświadczenia. Chcę zapytać, bo rozmawialiśmy o czasie, a jak się to ma do miejsc, w których bywasz, w których zatrzymujesz się i czasami zostajesz dłużej. Czasami do nich wracasz, a czasami już nigdy tam nie będziesz, już nigdy nie powrócisz. Jak to jest z miejscami? One są dla ciebie tak ważne jak ludzie? Czy ludzie determinują miejsce, czy miejsce determinuje ludzi? Do kogo wracasz? Z kim wolisz przebywać? Czy chodzi o miejsce, czy o ludzi? Myślę, że ani jedno, ani drugie. Myślę, że podróże są doświadczaniem. I czasami wracam. Wracam w te same miejsca, dlatego na przykład, że jest to miejsce, do którego zabieram innych Polaków i wiem, jak to miejsce jest zorganizowane, wiem, czego mogę oczekiwać, więc wiem, jaką gwarancję bezpieczeństwa i innych spraw mogę dać osobom, z którymi jadę. Czyli dzieli się najlepsze, prawda? Tak. A podróż dlatego jest niesamowita, że jest nieustannym zaskoczeniem. Nawet jeżeli jadę do miejsca, w którym byłam kiedyś, to zawsze to miejsce mnie zaskakuje. Tak jak wracam do dżungli amazońskiej co roku od prawie 30 lat, nie dlatego, że znam ją na pamięć, tylko dlatego, że za każdym razem znajduję w niej coś nowego. Tak? I za każdym razem coś nowego w tej dżungli odkrywam. I o dżungli, i o sobie, i o świecie. Są też miejsca, w których byłam tylko raz i wiem, że nigdy tam nie wrócę. I myślę, że o to właśnie chodzi w podróżowaniu, żeby doświadczać. I niekoniecznie powtarzać to doświadczenie, tylko doświadczać i zbierać w sobie taką kolekcję chwil bez tęsknoty. Bez sentymentu? Bez tęsknoty, że wyjeżdżam i tak bardzo chciałabym tu zostać, albo tak bardzo chciałabym tu wrócić i już zastanawiam się, kiedy wrócę i jest mi przykro, że wyjeżdżam. Bo to ogranicza? Tak, bo to ogranicza. I wtedy uniemożliwia cieszenie się z tego, co jest w tym miejscu piękne i tego dobra, którego tam doświadczyłam. Więc... Czyli znowu zabiera nam tę energię i siłę na przeżywanie czasu tu i teraz. Tak jest. Prezent. Ale używam pewnego... Tak, ładne słowo prezent, ale używam też... użyję twojego porównania do Amazonii, do spotkania z nami. Dlatego, że moja przyjaciółka zapytała się, a co ty widzisz tej Pawlikowskiej? No bez przerwy przepraszam, cytuję. Ale wiesz, trochę jest z tobą jak z Amazonią. Z Amazonią.
To zdziwienie, że aha, że pani myślą, że może zazdrość. Nie, nie, nie. Nie, to trochę jest z tobą też, jak z Amazonią, że ja, my się znamy długo, prawda? W tym sensie, że się spotykamy od czasu do czasu i prowadzimy spotkania, czy dajesz się poprowadzić, czy właściwie ja się daję prowadzić, już sam nie wiem, ale za każdym razem, to i mówię na serio, za każdym razem jesteś inna, ale za każdym razem jest coraz ciekawiej. Ale to być może ja dojrzewam do tego, no właśnie, że rozumiem ciebie. Czy czujesz to, że się zmieniasz jako człowiek? No wyłącznie się zmieniam. Ja też. I ja też czuję to z tygodnia na tydzień. Mm-hmm. Przypominam sobie na przykład sytuację albo jakieś wybory, których dokonywałam, albo jakieś myśli, które miałam miesiąc temu, dwa miesiące temu. To wiem, że dzisiaj moja myśl, decyzja byłaby zupełnie inna. Więc cały czas ja też staram się bardzo dużo uczyć i dużo myślę. Więc zmieniam się przez cały czas. 17 lat temu siedzę przed laptopem, który wtedy nie był laptopem, taki na korbę, coś tam. I Beata Pawlikowska miała spotkanie w Czułym Barbarzyńcu, z którym miałeś spotkanie dwa albo trzy razy. I wiesz co, wiesz, nie pamiętasz naszego pierwszego spotkania, bo dlaczego miałabyś, ale ja je pamiętam oczywiście. Mianowicie siedziałem przy tym laptopie w piwnicy i ty przyniosłaś mi do zjedzenia mrówkę i zostawiłaś mi to na klawiaturze. Ja nie, że się wystraszyłem, tylko mówię, Boże, nie mam widelca, nie mam noża, nie mam przypraw. Nikt mi nie powiedział, teraz może sobie przypominasz, no to są takie rzeczy, które się wspomina. Już przestałaś przynosić mrówki. To już jest jakiś postęp. Ale za każdym razem zaskakujesz. Pamiętam na przykład taką. Zobacz, jak dzisiaj jest życie. Życie jest utkane z chwil, prawda? Z takich różnych. Był taki rok, że zapomniałem o urodzinach. Naprawdę. Zresztą w ogóle ja urodziny pracuję najczęściej, żeby w ogóle nie myśleć, ale nie dlatego, że coś tam jestem. Gwiazda betlejemska. I przyniosłaś mi gwiazdę betlejemską. Tak. Ja mówię. I pamiętasz, w ogóle byłem autentycznie zaskoczony. Tak, tak. To była taka bardzo duża gwiazda betlejemska. A komu mam to przekazać? Pamiętasz? Tak, tak, tak. To dla ciebie, a w związku z czym? A ja nie wiedziałam, że masz urodziny. Tak, tak. Ach, urodziny. Więc są takie historie, które wspominamy, które zapisujemy, bo zapisem też są zdjęcia, które to jest 2012 rok, kiedy się widzieliśmy. Mhm. I wtedy, ale to wtedy nie po spotkaniu w związku z kalendarzem, więc kalendarza jeszcze nie było. No dobrze, proszę Państwa, jeśli ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie, to jest to jedna z nielicznych okazji, ale ja jeszcze mam jedno pytanie o ludki, które malujesz, o dziewczynkę i chłopca lub dziewczynki i chłopców, których malujesz, którzy Ci towarzyszą w tekstach, które piszesz. O, i znowu moja przyjaciółka mówi, bo pisze jak dziecko. Ja mówię, ale to chyba nie zarzut. To chyba jest walor. Bo trochę trzymasz się, prawda, tej czcionki, tego layoutu czcionki, znaczy, który piszesz. To jest mój charakter tak, pisma. Tak, tak, tak. Lubisz zapisywać ręcznie i lubisz bardzo dużo piszę ręcznie. Teraz wróciłam, nie było mnie przez kilka tygodni, byłam w Ameryce Południowej. Wróciłam dopiero w środę, więc jestem jeszcze trochę jedną nogą w Ameryce Południowej, dopiero jedną w Polsce. Jesteś na jetlagu. Jestem. I wróciłam tak spragniona kontaktu z moimi piórami wiecznymi i z atramentami. A możesz pokazać je, bo zawsze nosisz pióro, które piszę na czerwono. Mam czy dwa pióra ze sobą. Burgund właściwie to jest, prawda? Dzisiaj mam szmaragdowy. Zobacz, jesteśmy w galerii, to ja się pilnuję koloru, wiesz? Mężczyzna, który zna się na kolorach. Błękit paryski, nie wiem, czy Państwo, panie i pan zauważyliście. Nie, jeszcze jest mężczyzna jakiś? Jest, a Michał, przepraszam. Pokażesz nam pióro? Tak, ale tutaj pokaż. Przyniosłam tylko takie dwa podróżne pióra, a w domu na biurku mam pięć piór, w każdym jest inny atrament. Mam notatnik gruby, dlatego że to jest w ogóle jedna z rzeczy, które znakomicie pozwalają poznać siebie. Bo bardzo często ludzie mówią, no, to jasne, warto jest siebie znać, ale jak ja mam siebie poznać? Więc najlepszy sposób, żeby siebie poznać, to jest wstać rano,
usiąść, zaparzyć swój ulubiony napój, zieloną herbatę na przykład, usiąść przy stole w spokojnym miejscu, otworzyć zeszyt, wziąć pióro, nie długopis, tylko pióro i zacząć pisać. Bez zastanawiania się nad tym, co chce napisać, dlatego że wtedy będzie pisała dusza, a nie umysł. I potem i bardzo często człowiek wtedy pisze rzeczy, które dla niego samego są zaskakujące. I mówi, jak to coś takiego we mnie było, to co właśnie zostało zapisane. Ale to doświadczyłaś wraz z upływającym czasem, czy przeczytałaś o tym i zaczęłaś korzystać z tej rady? Nie, ja to odkryłam, myślę, że jak miałam 16 lat i po prostu instynktownie, ponieważ potrzebowałam wypowiedzieć różne myśli i emocje, których nie byłam w stanie zrozumieć, i moim instynktownym odruchem to było zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, zaczęłam ze sobą rozmawiać, co robię do dzisiaj. Jak idę gdzieś sama ulicą, to zawsze ze sobą gadam. Teraz jest nawet łatwiej, bo nosimy maski. I wtedy nie widać, bo ja po prostu idę i rozmawiam ze sobą. I rozmawiam ze sobą tak, jakbym rozmawiała z kimś, czyli na przykład zadaję sobie pytanie i sobie odpowiadam. I to jest drugi, po prostu najlepszy, genialny sposób, żeby poznać I to są siebie. taktowne rozmowy, czy takie, że się kłócisz, nie zgadzasz i mówisz, Beato, ale dlaczego? Nie, bo kiedy człowiek jest sam ze sobą, przestaje cokolwiek udawać. Kiedy rozmawiasz z kimś, to możesz robić zarzuty albo Możesz grać, prawda? Tak. Czy odbywać się jakiś spektakl. Kiedy rozmawiasz z samym sobą i zadajesz sobie pytanie i nie próbujesz skonstruować odpowiedzi na to pytanie, tylko czekasz, aż ta odpowiedź sama przyjdzie z wnętrza ciebie, to wtedy widzisz, jakie są twoje prawdziwe myśli. Widzisz na przykład, jakie są twoje prawdziwe lęki, czego się naprawdę boisz. Bo idziesz albo piszesz to sobie, albo idziesz i mówisz, i pytasz, czego ty się tak naprawdę boisz? I chwilę czekasz, aż pojawi się odpowiedź. Nagle pojawia się zupełnie zaskakująca, ale totalnie prawdziwa odpowiedź. I kiedy człowiek jest szczery ze sobą w taki sposób, to raz, że zna siebie lepiej, dwa, że jest w stanie się sobą lepiej zaopiekować, a trzy, jest w stanie w taki sposób zmienić siebie, uzdrowić swoje emocje, żeby uleczyć źródło problemu. I wtedy zmieniają się też różne inne zewnętrzne rzeczy. Więc usiąść i pisać, i potem przeczytać, co zostało napisane, i bardzo często jest to coś zaskakującego. Czyli jesteś w jednej osobie pacjentem i lekarzem. Tak, tak. Jestem dla siebie pacjentem i lekarzem właśnie odkąd miałam 16 lat. Ale to powiedziałeś o pierwszej rzeczy, że siadasz, piszesz, pijesz zieloną herbatę i zapisujesz, a druga, że chodzisz czasami i rozmawiasz. Rozmawiasz. No dobrze, to jak Państwo będą widzieli kogoś za maską, który mówi intensywnie, to może być to Beata Pawlikowska, ale nie musi, bo przecież teraz Państwo, jako moja rodzina, wyjdziecie i będziecie naśladować Beatę Pawlikowską. Lubisz życzenia, dobre życzenia, składasz życzenia, wysyłasz życzenia oczywiście. Na pocztówkami, SMS-ami. Na wszystkie możliwe sposoby. I więcej można dobrych rzeczy powiedzieć drugiemu człowiekowi, tym lepiej. Bo twój Instagram czy Facebook jest takim zbiorem dobrych życzeń, takich dobrych rad, z których można korzystać lub nie, prawda? Ale ty się lubisz tym dzielić. Tak, dlatego że. Ale to jest przecież czujesz się w obowiązku. Nie. Ja po prostu wiem z własnego doświadczenia, że kiedy mówię do siebie dobre rzeczy i kiedy siebie wspieram, i kiedy daję sobie nadzieję, i kiedy daję sobie siłę, to ze wszystkim w życiu jest mi łatwiej. Więc wiem, że to jest coś, co potrafi uskrzydlić człowieka. Że czasami, kiedy człowiek jest w takiej sytuacji, że czuje się, ma słabszy dzień, albo w ogóle jest w takiej trudnej sytuacji życiowej i brakuje mu nadziei, i nagle skądś nieoczekiwanie dostaje komunikat, nie martw się na zapas, wszystko będzie dobrze. To ten człowiek to nie jest coś takiego, co słyszy po raz pierwszy, tylko wie z doświadczenia. No przecież rzeczywiście byłem już w trudnych sytuacjach i potem jakoś zawsze życie zmieniło się i zawsze było lepiej. Więc to nie jest tak, że ja... chodzi o to, że ja tylko przypominam to, co już ludzie wiedzą,
ale przypomnienie czasami w odpowiednim momencie wystarcza, żeby komuś zmienić dzień. No dobrze, to dużo już się dowiedzieliśmy, a jeszcze mogę pozwolić sobie na jedno szczere pytanie? Tak. A jest w twoim życiu czas na łzy? Miejsce na łzy? Myślę, że gdyby były potrzebne, to na pewno tak. Chociaż przypominam sobie, że mniej więcej dokładnie rok temu bardzo płakałam. A o powód mogę zapytać, czy to będzie niezręczne? Dlatego, że od kilku lat do mojego ogrodu przychodził dziki czarny kot. Mhm. I ja tego czarnego kota karmiłam. Ja mam dwa koty, teraz mam cztery koty, ale wtedy miałam dwa koty. I ten czarny kot... Czy one są podobne do tych... zobacz, to dla ciebie specjalnie, zobacz. Tak, nie ma przypadku, są znaki. Bardzo piękne. Jeden mój kot jest szary, drugi jest brązowy ze złotem pręgowany. I przychodził właśnie taki dziki czarny kot. I kiedy przychodził latem, to wystawiałam mu miseczkę tam przy płocie, żeby nie wchodził do domu, bo moje koty, które były w domu, bały się tego i reagowały stresem. Więc kiedy zaczęła się jesień, potem była zima i ja się martwiłam, że ten czarny kot marznie, to zbudowaliśmy mu budkę i w tej budce potem założyliśmy mu ogrzewanie i on sobie tam w tej budce leżał i jak był głodny, to siadał na tej budce i patrzył. Mhm. I wtedy wiedziałam, że trzeba wyjść i dać mu miseczkę. To nigdy nie widziałam, żeby kot tyle jadł. Ja mu przynosiłam taką puszkę 400 gram. To jest taka puszka takiej normalnej wysokości. I on całą tę puszkę w miseczce pożerał, zjadał. Mhm. I prawie dokładnie rok temu wyszłam nakarmić czarnego kota i widziałam, że coś jest z nim nie tak. I on był chory. Mhm. I nie wiedziałam, co mam zrobić, bo z jednej strony szanowałam to, że on jest dziki i że żyje na wolności, a z drugiej strony chciałam, żeby przestał cierpieć. I rozmawiałam z osobami, które się znają na kotach, leczą koty i doradzono mi, żebym złapała go w taką specjalną klatkę, która sama się zamyka i żebym go przywiozła do lecznicy i tam lekarze sprawdzą, co mu jest i go wyleczą. I wtedy będzie można go z powrotem wypuścić. No więc udało mi się go właśnie złapać, nie złapać, tylko podstępem, bo to się zostawia tę klatkę i on wchodzi i ta klatka sama się za nim zamyka. Zawiozłam go do lecznicy, okazało się, że rzeczywiście jest chory i był w takim szpitaliku i było mu lepiej, było mu lepiej, było mu lepiej. Potem się okazało, że jest mu coraz gorzej. I jak przywiozłam go do tej lecznicy, mówię, ale to jest dziki kot, to nie wiem, to były panie, które mają kontakt z dzikimi kotami, które mieszkają w mieście. Ale on mówił, to jest dziki kot? Mhm. To nie jest dziki kot. To jest kot, który kiedyś mieszkał z ludźmi, który kiedyś mieszkał w domu. Ja byłam tak zdumiona, że to nie jest dziki kot i że mogłam go już wcześniej wziąć do domu i powiedziałam, dobrze, to jak tylko on wyzdrowieje, to ja go wezmę do domu i on będzie moim trzecim kotem i nazwaliśmy go Ernest Hemingway. Kupiliśmy mu wyprawkę, kocyk, różne rzeczy i czekaliśmy, aż Ernest Hemingway zamieszka z nami. Ale dlatego, że lubi whisky? Nie, no nie wchodźmy w szczegóły, dlaczego Hemingway? Był bardzo podobny do Ernesta Hemingwaya, w każdym razie. Myślałem, że bo może, kochliwy. Posłuchaj, Wincent, ale też nie na cześć Van Gogha, tylko Kassela, no. Rozrabiaka, Szelmowski. Przepraszamy. No w każdym razie Ernest Hemingway zmarł i było mi tak bardzo smutno, jakby ten kot mieszkał z nami domownik. 10 lat, mimo że to był kot, ale ja codziennie do niego przychodziłam raz, dwa razy dziennie, zanosiłam mu jedzenie, nigdy go nie dotknęłam, dlatego że on nie chciał, a jak wyciągałam dłoń, to się zawsze cofał, ale pamiętam, że raz, jak on był głodny i przyniosłam mu jedzenie
I tak podstawiałam miseczkę mu, a on już czekał, czekał, czekał. I pamiętam, że dotknęłam go tak leciuteńko, tylko w futerko. Także prawie nie zauważył, więc udało mi się go raz dotknąć i byłam bardzo szczęśliwa, że udało mi się go dotknąć. No w każdym razie było mi bardzo, bardzo smutno i pomyślałam, że musi być w tym jakiś sens. I musi być w tym coś, czego nie widzę i nie rozumiem. I zawsze, kiedy mam takie wrażenie, to zatrzymuję się i rozglądam dookoła. Przypomniałam sobie, że w tym szpitaliku, w którym on leżał, obok była klatka. I w tej klatce był czarny mały kot. I obok tej klatki była następna klatka i był drugi mały czarny kot. I te panie powiedziały mi, że to są dwaj bracia, czarne kocurki, które zostały znalezione w Warszawie, bezdomne kocurki. I tam były leczone chwilowo, ale ponieważ to jest tylko szpitalik, a nie schronisko, to one zostaną wypuszczone z powrotem do miejsca bytowania, jak to się nazywa. I wtedy mnie olśniło, że być może ten czarny kot przeniósł się, przyprowadził mnie do tego szpitalika, żebym spotkała tych dwóch czarnych braciszków i żebym zabrała ich do domu. I postanowiłam tak zrobić i adoptowałam tych dwóch czarnych braciszków. Czyli one otarły ci łzy. Tak, i to są najbardziej kochane dwa koty, jakie kiedykolwiek spotkałam, które tak potrzebują kontaktu z ludźmi i tak są cały czas blisko i przychodzą i się przytulają i po prostu wtulają się. Czyli ty jesteś kociarą, tak? To ile masz kotów w domu? Mam teraz 4 koty i 2 nowe koty, to jest Pablo Picasso i Albert Einstein. Wincent. Proszę Państwa, to teraz taki jest moment, żeby... znaczy ja wiem, bo Państwo bywacie u mnie na Wigiliach, a jak wiemy, Wigilię rozmawiamy ze zwierzętami, one rozmawiają raczej z nami. Tak. To kto z Państwa ma koty w domu? A kto psy? Troszeczkę w mniejszości, ale porówno. A kto inne zwierzęta niż koty i psy? I proszę nie być złośliwym, że mąż, i tak dalej. Teść. Proszę nie być... Nie? Nikt nie ma chomika, nosorożca, słonia, żyrafy? Nie. Proszę Państwa, mam na koniec taką dygresyjkę związaną z kalendarzem. Podaruję Państwu opowieść, którą pierwszy raz publicznie opowiadam. Otóż ja jestem... miałem zacząć od kalendarza. Czy ktoś już z Państwa ma kalendarz Beaty Pawlikowskiej? W ręku ma. A ktoś starsze kalendarze? Jest. Pani to jest entuzjastką. Opowiadała mi tutaj, że ma 3 ze 4 kalendarze wcześniejsze. Ja jestem entuzjastą kalendarzy. Mam kalendarze, noszę, lubię notować w kalendarzach, więc sobie zorganizowałem spotkanie z Tobą, żeby mieć kolejny. Ale ja też jestem entuzjastą kalendarza takiego jak karta kredytowa. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, że kiedyś no Państwo jesteście młodzi, ale nosiło się w portfelu, było coś takiego jak portfel i był kalendarz. Z jednym był jakaś tam, z połem, prawda? A drugim był... I ja w kinie Atlantik robiłem kalendarz poświęcony zawsze bohaterom, którzy byli w kinie Atlantik przed wojną. Zawsze żartują, że tam Piłsudski, Dmowski, a tamten, Wojciechowski, zawsze były zdjęcia stare, piękne zdjęcia i zawsze dawałem gościom. Oczywiście żartując, że witałem tych gości, prawda? I wchodzi prezydent Duda. I też mu daje te kalendarze. Skracając, dlaczego się tam pojawił, przyszedł po prostu do kina. I mówię, panie prezydencie, daj. I prezydent mówi, to chyba ja będę na następnym. I ja mówię, na moim kalendarzyku? Ale naprawdę to było tak naturalne, tak zaskakująca propozycja, bo jednak... Opowieść była jasna, choćby można było się zorientować, że to jest czarno-białe zdjęcie, więc i mówię, panie prezydencie, ale to są ludzie, którzy jednak walczyli za ojczyznę, zginęli. Zasłużyli się, krew się polała i on się uśmiechnął, mówi, no to może jeszcze poczekamy, panie prezydencie, co z tego wyniknie. I naprawdę są zdjęcia, kiedy on się z tego śmieje, bo wbrew pozorom też chyba ma może nie miał wyjścia, musiał się śmiać, ale jeśli Państwo możecie korzystać z kalendarza,
a nie jest to kalendarz iPhone'owy, kalendarz tylko elektroniczny, to myślę, że to jest taki miły też znak, że korzystamy z tych rzeczy analogowych, że to jest coś niezwykłego, coś niepowtarzalnego. Ja zbieram te kalendarze i potem wracam do tych notatek, do tego, jak zadawałem pytania, co było dla mnie ważne, komu składałem życzenia, o kim pamiętałem, do kogo dzwoniłem. Przecież gdyby Państwo, ja akurat miałem tę sposobność przyglądania się kalendarzom wielu osób, Kapuścińskiego, Julii Hartwig, Tadeusza Konwickiego, no to są niezwykłe notatki, które są wyświechtanymi kartkami pełnymi zapisków, których ani elektronika nie da, ani, prawda? Ładnie puentuję? Nic nie zastąpi słów zapisanych własną ręką, własnymi palcami. Własnym charakterem pisma. Własnym piórem. To jest bardzo, bardzo ważne. I na przykład jeżeli ktoś chce osiągnąć jakiś cel, jeżeli ktoś chce zmienić coś w sobie, jeżeli ktoś chce uwierzyć w jakieś nowe przekonanie, to przepisywanie tego wiele razy swoim charakterem pisma, piórem w kalendarzu albo w zeszycie, to jest gwarantowana zmiana, dlatego że to wtedy zapisuje się jakby we własnym umyśle, zapisuje się we własnej duszy. Kiedy to jest wydrukowane w telefonie, wystukane na klawiszach. Nie jest do końca, jest, to zawsze jest jakaś taka bariera technologii pomiędzy tym, co zostało napisane. Nie jest tym, aż tak intymne, tak, prawda? Nie jest osobiste, nie dotyczy mnie osobiście, tylko zawsze wtedy jest do pewnego stopnia neutralne. Więc wszystko, co zostanie zapisane własnoręcznie, ma ogromną wartość, też taką terapeutyczną. Proszę Państwa, zbliżamy się do końca naszej publicznej rozmowy. Mówiłem Beacie, że to będzie 10-15 minut. Jak widzicie Państwo, słowność to nie jest moja najmocniejsza strona, no ale nie można mieć wszystkiego i być, no zresztą, chciałam powiedzieć pięknym i mądrym, ale nie wiem, dlaczego ludzie się śmieją, Beatko. Myślisz, że coś nie tak ze mną? Uważam, to spotkanie za udane. Czas na prezenty, proszę Państwa. Jest prezent od Galerii Soa i tutaj od pani Edyty i całego zespołu. To jest praca Angeliki Korzeniowskiej, która jest wspaniałą artystką, której prace też tu wiszą, ale tutaj jest 12 artystów. Ja coś namalowałem, ale jednak stwierdzili, że ta będzie dużo lepsza. Nie do końca się zgadzam. Jak piękne, bardzo dziękuję. Ładna bardzo praca. Tak. Angelika Korzeniowska od Państwa, także to jest niespodzianka. Beata Pawlikowska była Państwa gościem. Bardzo dziękuję. A nawet gościnią.